Witajcie, z tej strony Kantal. Dzisiaj jest 27 października. W świecie gier niezależnych dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Dlatego pora na Indie News. Zaczynajmy! 24 października redakcja Indie World rozmawiała z twórcą Hatred. Pamiętacie nagonkę na tą produkcję? Jest to najkrwawsza polska gra, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Materiał, który ujrzał światło dzienne, nie wyjaśniał nam praktycznie nic. Redakcja Indie World postanowiła zatem uzupełnić wiadomości na temat produkcji studia Destructive Creations serią pytań do jednego z twórców w osobie Jarosława Zielińskiego. Polecam wywiad fanom oraz przeciwnikom tej krwawej jatki. Również 24 października zostało sfinansowane The Flame in the Flood. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, co to jest, to już tłumaczę. Produkcja to najnowsze dzieło studia The Molasses Flood, roguelike, w którym będziemy podróżować przez proceduralnie generowane rwące potoki Ameryki, w której nie uświadczymy żywej duszy. A może jednak? Tego dowiecie się już z samej produkcji, którą serdecznie polecam wesprzeć. Mamy tutaj świetny silnik, którym jest Unreal Engine 4 oraz przepiękną grafikę dzięki jego możliwościom. Widać, że produkcja będzie dopracowana pod każdym względem. Oprócz zmiennego cyklu dnia i nocy, do ważniejszych rzeczy, jakie będziemy mieli zastosowane w produkcji, należy rozbudowany system rzemiosła oraz system permadeath, który ostatecznie uśmierci naszą bohaterkę podczas zgonu. Dzisiaj, to jest 27 października, wystartowała kampania na Wspieram To związana z produkcją krakowskiego studia Tu Mammoths o nazwie Archaica: The Path of Light. Archaica jest grą logiczną, nawiązującą do klasycznej produkcji Chromatron. Na uprzednio przygotowanych poziomach będziemy musieli przemieszczać lustra, tak aby laser, który się w nich odbija, został skierowany na wszystkie kryształy znajdujące się na poziomie. Do sfinansowania produkcji Marcin oraz Piotr Turecki potrzebują zaledwie 21 tysięcy złotych. Pomóżcie chłopakom spełnić ich marzenie. To tyle w tym odcinku. Wszystkie interesujące was linki znajdują się w opisie tego materiału. Nie zapomnijcie podzielić się swoją opinią w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, cześć. To tyle w tym odcinku. Wszystkie interesujące was linki znajdują się w opisie tego materiału. Nie zapomnijcie podzielić się swoją opinią w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, cześć.